blisko tydzień czekania i ani dnia dłużej, bo jak sami widzicie, no w sumie niekoniecznie możecie to widzieć, bo biała ściana była, biała ściana jest, ale jest układ zupełnie inny. Tu nagle widać kawałek monitora, no nie widać na całe szczęście czego innego, co było widać u Adriana Kamyka HD Kamińskiego, aczkolwiek no potężny gorzowski rodzyn, no to sami widzicie, że często lubi wyeksponować niektóre segmenty swojego monitora. U mnie natomiast wyeksponowany jest zajebiście statyw od mikrofonu. Będzie to wszystko jeszcze dopracowywane, myślę, że będzie to wszystko jeszcze tak czy siak zmieniane 5-10 razy, aczkolwiek prawda jest taka, że teraz na przykład mogę sobie tu sięgnąć i patrzcie, taki piękny oto dzbanuszek z różami mogę tutaj sobie zgarnąć, a także co jeszcze mogę zgarnąć? Mogę zgarnąć, tutaj obok siebie mam jeszcze jedną rzecz, rzecz niezwykle cenną dla mnie, czyli oczywiście mój przycisk za 100 tysięcy subskrypcji na kanale. Tu w sumie w odbiciu możecie zobaczyć, nie wiem czy cokolwiek zobaczycie, ale tam widać, że jest w opór kartonów. Tu jestem ja, tu jest lampa, jakby musiałbym wam to pokazać. I myślę, że to zrobię, w każdym razie jesteśmy już na swoim. No tak to się mówi i tak to faktycznie wygląda, więc będzie tutaj się sporo rzeczy działo, będzie się tutaj sporo rzeczy też zmieniało, odłożymy te róże, odłożymy te dzbanuszki, ale żebym miał problem i żebym w tym mieszkanku pomieścił dwa takie przyciski, to możecie wy się do tego problemu przyczynić i po prostu subskrybować ten kanał, kanał Nexium Games, by jak najszybciej, jeszcze w lutym tego roku wbić tutaj 100 tysięcy subskrypcji, to bym mógł drugi taki srebrny przycisk zgarnąć. Moi drodzy, dlatego chciałbym was poinformować, że jestem już po tej przeprowadzce, która była powodem tamtych przerw, tamtej przerwy. I teraz jesteśmy już tu, gdzie być powinniśmy. Czyli oczywiście w trzecim sezonie na ratunek Schalke. Tak to dokładnie wygląda. Udało się nam jakimś cudem uciec sprzed topora, chociaż nie było to wcale takie łatwe i nadal jesteśmy, jak sami widzicie, w sytuacji dosyć mocno kryzysowej, ale mam nadzieję, że poradzimy sobie. Zatem na sam start tego trzeciego sezonu, po takiej krótkiej przerwie, cholera wie jak się algorytmy zachowają, ale mogę was poprosić tutaj o zostawienie kciuka w górę, więc zapraszam was do tego bardzo serdecznie. A teraz spoglądamy na nasz terminarz. No i musimy na pewno przesymulować sobie ten pierwszy dzień, żeby móc jakkolwiek realnie spojrzeć na to, co na nas czeka. Czeka na nas rzeczy wiele, czeka na nas mnóstwo komunikatów przede wszystkim, więc zacznijmy od owych komunikatów. Jussen Vos jest w szczytowej kondycji, to akurat jest komunikat najmniej istotny. Ważne jest to, że Erik Martin opuścił klub, to samo się tyczy Bartka Wawrzyniaka, Keke Topa, Tobiasa Mora, Adama Tomasa, Kowalczyka, Kraft udaje się na wypożyczenie, Jung na wypożyczenie, Berger. Przybył do nas także zawodnik, któremu obiecaliśmy kontrakt, czyli nasz transferowy majstersztyk, Erik Martel z FC Köln. Okno transferowe jest już otwarte, no to wiemy, to wiemy. Ocena na zakończenie minionego sezonu była na pewno bardzo pesymistyczna. Paul Seguin tutaj się pyta, czy jesteśmy na pewno na właściwym torze. To jest w pełni zasadne pytanie. Głównie dlatego, że nasza ekipa, jak sami widzicie, została przeze mnie już dostosowana do tej nowej koncepcji. Nowej koncepcji, która jak sami widzicie na załączonym obrazku, będzie opierać się na grze jedynym napastnikiem, jakim będzie Linus Jansen. Dodatkowo do tej drużyny musi trafić aktualnie de facto nasz najlepszy zawodnik, czyli Erik Martel. To było absolutnie spektakularne zagranie z naszej strony, że my ten transfer faktycznie sfinalizowaliśmy. Kontuzja Henninga Matriczaniego nadal obowiązuje, ale mam wrażenie, że to jest coś, co chwila, moment i gdzieś tam o tym zapomnimy. Mamy jednak nadal w naszej drużynie takiego zawodnika jak Pejczinowicz. No i to jest dobre pytanie, co z tym zawodnikiem zrobić? On oczywiście też rzucił transfer requesta, ale mamy z nim podpisany na tyle długi kontrakt, że moglibyśmy spróbować go jakby mimo wszystko przekonać do pozostania w naszej drużynie, oczywiście dając mu co jakiś czas u nas zagrać. Jeżeli chodzi o skład wyjściowy, no to byłby na pewno ten Vos na obecną chwilę, ale mógłby tutaj się pojawić jakiś inny zawodnik, jakiś lepszy zawodnik, piłkarz z prawdziwego topu, chociaż, no właśnie, tutaj jest kwestia taka, że jest Vos, który ma 23 lata, jest młodziutki 20-letni Aguirre, mamy tutaj także 17-letniego Wernera, a na wypożyczeniu mamy też całą masę zawodników z niezwykle
niezwykle rozwiniętych. Tak będzie najprościej, jak to określę. Zatem, no, Kamil Kaczmarek, tutaj raczej na niego nie patrzymy w kontekście jakiegoś podbicia naszej wyjściowej jedenastki, ale zawodnikiem, który do tej wyjściowej jedenastki mógłby wskoczyć, jest na pewno pan Mohamed Angiemang, zaledwie 19-letni skrzydłowy. Myślę, że mógłby wskoczyć z powodzeniem do naszego wyjściowego składu, ale właśnie, gdyby ten zawodnik wskoczył, czekajcie, to musimy zrobić tutaj jeszcze jedną rzecz, skoro Elias Posz już teraz jest naszym numerem 1, to on dostanie ten numer 1, Jeremy Scott natomiast jako nasz numer 2 dostanie numer 60, a niech będzie taki nic nieznaczący numer 64, w porządku. Wydaje mi się, że ten Mohamed Angiemang to jest zawodnik, którego warto byłoby wykorzystać. Sprawdźmy sobie po sortowaniu wartości i widzimy, że pod tym kątem jest tutaj naprawdę, naprawdę nieźle. Robimy tutaj fajne postępy i mamy tutaj kilku zawodników naprawdę, naprawdę topowych. Oczywiście powtórzyłem dwa razy naprawdę, żeby wzmocnić, jak naprawdę zajebisty jest to zawodnik. Wypożyczony jest także Jakob Bauer, ten zawodnik, który idzie łeb w łeb na dobrą sprawę z Eliasem Poszem, chociaż Elias Posz, no to rozegrał u nas spotkań całą masę. No i właśnie, jeżeli chodzi o tych skrzydłowych, Mohamed Angiemang, to jakby nie patrzeć, jest nadal zaledwie 19-letni zawodnik, który już ma 72 punkty overalla i myślę, że przerobienie go na lewe skrzydło to nie byłby aż taki głupi pomysł, żeby faktycznie wykorzystać trochę tej naszej młodzieży, ale wiem, że jesteście głodni potężnego transferu, co jest w pełni zrozumiałe dla mnie, że chcecie tego potężnego transferu do naszej drużyny. Ja nie ukrywam, że zastanawiałem się bardzo nad jedną opcją. Tą opcją jest transfer Michała Karbownika. Mówiłem wcześniej, że jestem fanem tego transferu i nadal to podtrzymuję, ale myślę, że kolejnym zawodnikiem, a raczej kolejną pozycją, którą moglibyśmy ewentualnie rozważyć, może być jakiś towarzysz broni dla Ariela Mosura. No właśnie, ponieważ Antoine, jak się dowiedzieliśmy, ten zawodnik teoretycznie rozwinął się tutaj na ten szczyt swoich możliwości. Marcin Kamiński raczej w tym sezonie rozgrywa swój ostatni sezon w karierze, a Leo Grein też, jak się dowiedzieliśmy jakiś czas temu, teoretycznie osiągnął ten swój szczytowy poziom. Więc moglibyśmy się zastanowić nad ściągnięciem tutaj kogoś naprawdę, naprawdę dobrego, jakiegoś skrzydłowego z prawdziwego topu. Moglibyśmy ściągnąć tutaj jakiegoś może środkowego obrońcę albo faktycznie bocznego obrońcę. Mamy kilku godnych uwagi piłkarzy tutaj oczywiście w naszych obserwacjach, między innymi wspomnianego Michała Karbownika, na którego, no, można tutaj niektórych zaskoczyć, ale nas stać. Powiecie, jak to jest możliwe do Diaska? Ano tak, że aktualnie w naszym budżecie transferowym ze względu na te fenomenalne sprzedaże juniorów znajduje się już 35 milionów euro. Więc innymi słowy, ciekawe czy Beniat Turientes... O, on jest też do wykupienia, a to akurat ciekawe, byliśmy zainteresowani tym piłkarzem i to mocno. Beniat Turientes wydaje się być dobrą opcją. Jan Niklas Beste to z kolei jest piłkarz niezwykle doświadczony, którego znamy i wiemy, że robi naprawdę dobrą robotę w ramach drugiej Bundesligi. No i jest także ten Michał Karbownik, który jest godny wzięcia pod uwagę, jest warty wzięcia pod uwagę. Tak to wygląda. Myślę, że trzeba tutaj wzmocnić kilka pozycji. No nie będę tutaj zakłamywał też tego wyglądu naszej wyjściowej jedenastki, więc rzucimy sobie tutaj Henninga Matriccianiego. Mimo iż on jest tutaj chwilowo na jeszcze kontuzji, no to myślę, że to jest kwestia czasu, aż on z tej kontuzji się wyleczy. A Sana Wedraogo damy tutaj ciupkę wyżej i dzięki temu mamy środkowego pomocnika ofensywnego, środkowego pomocnika i defensywnego pomocnika, którym oczywiście jest pan Erik Martel. Dodatkowo na prawej stronie myślę, że Henning Matriciani to jest zawodnik, który jest na tyle jakościowy, że może spokojnie, spokojnie zostać tutaj, gdzie jest, w takim oto wydaniu, a nie innym. Do tego jest jeszcze Ariel Mosur. On na pewno też jest tutaj must have'em, to jest pewniak. Linus Jansen na szpicy, Eren Dingci, do tego Josza Wosz. Josza Wosz to jest taki zastanawiający, zagadkowy transfer. Czy faktycznie pójść z tym piłkarzem w tym kierunku, czy może nie zainwestować tutaj w kogoś innego, a z drugiej strony ten Mohamed Angiemang to jest piłkarz, na którego naprawdę, naprawdę warto postawić i mam wrażenie, że on się wówczas odwdzięczy za takie zaufanie. Myślę, że to jest też sezon, w którym możemy spokojnie, spokojnie niektórych tych młodszych piłkarzy już nie tyle wypożyczać w nieskończoność, co po prostu sprzedać. Ale zanim podejmę ja tutaj jakiekolwiek decyzje, musimy zrzucić okiem na to, jakie wymagania postawił przed nami zarząd, bo absolutnie kluczowe dla nas jest to, żeby zrobić jak najszybciej jakiś transfer. I takim transferem jest ściągnięcie do pierwszego zespołu kluczowego piłkarza grającego na pozycji pomocnika. Co za tym idzie, ściągnięcie lewego pomocnika,
którego byśmy później przerobili nawet na skrzydłowego, ale to by się zgadzało, bo to poprzez pryzmat ściągnięcia pomocnika nie musimy patrzeć wyłącznie na pozycje SPD, SP i SPO. Możemy także patrzeć tutaj na wspomnianą już wcześniej pozycję lewego pomocnika, na którą to no, mamy kandydata i to mamy kandydata od razu wyciągniętego spod kapelusza. Może nie tyle z kapelusza to złe porównanie, ale Jan-Niklas Beste to jest zawodnik doświadczony, to jest zawodnik, którego jak już wcześniej mówiłem, jest ograny w tej lidze i on był piłkarzem tutaj naprawdę, naprawdę dającym nam sporo, sporo jakości. Może być to też taki piłkarz jak legenda tej pierwotnej serii na ratunek Schalke, czyli Suat Serdar. Aczkolwiek myślę, że zainwestowanie tutaj właśnie w pomocnika, no już wiemy, że nie skrzydłowego, tylko na pewno w pomocnika, więc to by mógł być nawet także ewentualnie Yusuf Kabadayi, aczkolwiek Yusuf Kabadayi to też jest taka melodia przyszłości, a my myślimy raczej teraz o kimś na tu i teraz. I taka opcja wydaje się być interesująca. Pytanie teraz brzmi, a co z Mohamedem Angiemangiem? Może to się wydarzy naturalnie w pełni i Mohamed Angiemang po prostu zastąpi Erena Dingsiego, który za jakiś czas będzie chciał odejść z naszego zespołu. Zapraszam was serdecznie do sekcji komentarzy, żebyście pisali o tym, wasze propozycje, żeby się tam pojawiały. No jeżeli chodzi o pomocnika i o członków podstawowej jedenastki, tutaj mamy jakichś nowych zawodników, jakichś nowych gagatków, którzy się tutaj pojawiają. Jest to także Beniat Turientes, więc moglibyśmy tego Turientesa też rozważyć, aczkolwiek ta pozycja lewego pomocnika wydaje się być dla mnie całkiem sensowna. Może w takim wypadku, w tychże wytycznych, mimo że mamy tutaj kilku ciekawych zawodników, no to ja sobie zobaczę na ten raport scoutów. Czekajcie, przerzuciło mnie teraz do złego. Raz jeszcze, sorry, wiem, że się motam. Tutaj, lewoskrzydłowy raport scoutów. No i mamy tutaj mnóstwo skrzydłowych. Ale wiemy, że ci skrzydłowi nam niekoniecznie dadzą takich odpowiedzi, nie dadzą nam takich odpowiedzi, jakich tutaj oczekiwaliśmy, jeżeli chodzi o jakość tych piłkarzy, mimo iż oczywiście są dobrzy, są godni tej uwagi. Nadal Miłosz Matysik w Jagiellonii Białystok, Łukasz Bejger nadal w Śląsku Wrocław, możemy też patrzeć przyszłościowo pod kątem jakichś transferów, a z drugiej strony robienie też tutaj do końca takiej polskiej kolonii, no może nie tędy droga, a z drugiej strony czemu? Kto nam zabroni? W sumie nikt. Więc wejdźmy sobie na pomoc i dajmy sobie lewego pomocnika. Maksymalnie dajmy mu 28 lat od 16 roku życia. Niech to będzie członek podstawowej jedenastki, to zdecydowanie, ale ja bym chciał nawet, żeby to był talent światowej klasy. No nie, może zostawmy sobie tego członka podstawowej jedenastki po prostu i zobaczymy, kogo tutaj ewentualnie nam dorzuci. I możemy w takim wypadku z ataku tutaj zmienić też te pozycje. Też dajmy sobie bocznego pomocnika, dajmy sobie lewego pomocnika. Dajmy sobie ten wiek, no to jest już troszeczkę abstrakcyjny wiek, 50 lat, więc dajmy sobie do 30 roku życia. Członek podstawowej jedenastki i wiecie co, niech będzie, niech to będzie klasa światowa. Troszeczkę grubo idziemy, ale trzeba mierzyć, albo wysoko, albo wcale. Jak dalej wyglądają nasze cele? Bo to z pewnością was interesuje. Oprócz tego, oprócz tych najwyższych, ściągnięcia zawodnika, które musimy zrobić instant, mamy uzyskać serię 10 w tym sezonie meczów z co najmniej jedną strzeloną bramką. Powinniśmy dać radę. Mamy za zadanie także wprowadzić 4 juniorów do drużyny seniorów w ciągu 2 sezonów i dać im szansę w wyjściowym składzie. No to spokojnie powinniśmy dać. Ekspozycja marki. Okej, to jest ważne. Sukces międzynarodowy, sukces krajowy, mamy wywalczyć bezpośredni awans i DFB Pokal 1/8 finału, a także w ramach finansów musimy posprzedawać juniorów, żeby zrobić ten cel długoterminowy, tym bardziej, że to jest ostatni sezon, żebyśmy to zrobili, więc musimy teraz spojrzeć na naszych zawodników i uczciwy rachunek sumienia sobie tutaj zrobić. Trzeba też podjąć decyzję o sprzedaży niektórych z naszych juniorów, na których być może zarobimy troszeczkę więcej niż mniej, więc na przykład takiego zawodnika jak Fite Ziegler'a moglibyśmy sprzedać. Niech będzie to zawodnik, który trafi na listę transferową. Za milion możemy go sprzedać, więc myślę, że on zasili tutaj nasz budżet całkiem sensowną kwotą. Jeremy Scott, czy to jest także ten zawodnik, którego powinniśmy tutaj sprzedać? A może Tobiasa Fuchsa? Jeremy jakoś tak już sentymentalnie się z nim zrobiło. Niech Tobias Fuchs pójdzie na sprzedaż, a z drugiej strony, wiecie co? W praktyce to powinniśmy sprzedać tutaj po tym, gdy wróci do nas z wypożyczenia, powinniśmy sprzedać któregoś z tych naszych największych kozaków, czyli na przykład wypożyczonego aktualnie Jakoba Bauera, którego moglibyśmy sprzedać za, no za 5 milionów, myślę, że spokojnie byśmy go sprzedali. Bo mamy tutaj tak czy siak tego Eliasa Posza. Warto by było taki scenariusz rozważyć. Rzućmy okiem dalej.
jak to wygląda pod kątem tych piłkarzy, których moglibyśmy tutaj ewentualnie się pozbyć. Trzeba patrzeć na to uczciwie. Do wypożyczenia jest także tutaj Robert Bauer, jego bym wypożyczył akurat faktycznie. No mnóstwo jest zawodników, którzy są tutaj w... są tutaj na wypożyczeniu cały czas i wrócą do nas dopiero za jakiś czas. Więc kwestia długiego czasu, kwestia czasu. Oferta transferowa za Lino Tempelmana. A no tak, bo przecież Tempelman jeszcze też chce od nas odejść definitywnie, chociaż tego zawodnika chciałbym tutaj u nas zatrzymać, żeby ten core, kręgosłup naszego zespołu w jakiś sposób został zachowany, ale o to chyba nie będzie aż tak łatwo. Dajemy sobie tutaj 3300, dajemy sobie minimalną kwotę sprzedaży 2450 i zobaczmy, co na to powie Levante. Mamy też informację na czacie drużynowym, któryś z zawodników jest oburzony, że został wystawiony, a nie, Fite Cigla mówi, że zajebiście w sumie, że został sprzedany, bo on i tak chciał odejść, więc git. Zaplanowano spotkanie, no okej, więc... Kurczę, powiem wam tak, skoro zaplanowano spotkanie, to ja szczerze powiem, chyba nie ma do końca czasu na jakieś specjalne dywagowanie na temat potencjalnych transferów. Jeżeli chodzi o lewo skrzydłowego, tutaj mamy członek podstawowej jedenastki i zobaczmy, czy mamy jakichś nowych. Jest Hannes Wolf z Borussii Mönchengladbach. To akurat może być naprawdę ciekawa propozycja. Jest oczywiście Jan-Niklas Beste, którego w razie sytuacji kryzysowej za 20 milionów euro wykupujemy od tak. Dajemy mu rolę kluczowego zawodnika i jesteśmy w domu. Ale mamy także tu lewo skrzydłowy, klasa światowa. Czy my znajdziemy tutaj kogoś na te pozycje? No tak jak mi się wydawało, raczej na obecną chwilę nie. Tylko nasi skauci w ogóle. Gdzie są nasi skauci wysłani? Włochy, Ekstraklasa, Bundesliga. Może powinniśmy sobie wysłać także tego skauta jednego. Jednego skauta może powinniśmy, albo zatrudnić jeszcze jednego skauta. Za nie jakieś duże pieniądze, może być nawet taki on najprostszy, najzwyklejszy. No niech będzie Christian Paul za milion. Jesteśmy na tyle majętni aktualnie, że możemy sobie pozwolić na taką transakcję i wyślijmy go do Ligi Francuskiej. Proszę, to może być dla nas intrygujący kierunek. No dobra. Kiedy my się dowiemy czegoś więcej na temat naszego potencjalnego nowego zawodnika, mówię o tym skrzydłowym? Tego nie wiem. Wiem, że mamy cały czas tutaj wziętego na tapet bocznego pomocnika z Heidenheimu. Michał Karbownik, to on się nie mieści tutaj w tych wytycznych. Kenneth Taylor to raczej już z kolei poza naszym kręgiem naszych możliwości finansowych. Beniat Turientes to jest ciekawa opcja i zastanawiam się, czy tego Beniata Turientesa nie warto byłoby ściągnąć do naszej drużyny. No bo skoro tak, skoro chce opuścić nasz zespół Lino Tempelman, skoro chce opuścić naszą drużynę, to zobaczmy, jak się kształtuje tutaj u nas sytuacja, jeżeli chodzi o tych środkowych pomocników. Nie było wcale tak łatwo wykształtować tutaj jakiś taki core. Mamy aktualnie Asana Wedraogo, mamy Marka Casado, mamy Milesa Partaharisa, czyli 7 nieszczęść chodzących tutaj po naszym zespole. No niestety kariera tego zawodnika ułożyła się niezbyt zadowalająco. Tempelman prosi o transfer. Jest Paul Seguin, który ma już 31 lat. No i jest także ten Josza Wosz, którego teoretycznie przerobiliśmy na tego lewego pomocnika. Może warto by było w takim wypadku, wobec także tego już gnającego, szarżującego wieku Paula Seguina, zainteresować się Beniatem Turientesem. Mark Casado to jest też ciekawa opcja, na pewno taki rozwojowy zawodnik, który okazał się być też dla nas dosyć dobrym wzmocnieniem. To jest mnóstwo ale, mnóstwo pytań. Takie moje dwie propozycje, które od razu stawiam tutaj na stół. To jest wykupienie Jana Niklasa Beste. Na dobrą sprawę od razu, tym bardziej, że możemy wykupić go za niezbyt wysokie pieniądze. Ewentualnie wzięcie pod uwagę Beniata Turientesa. Dlaczego by właściwie nie, pod kątem też przyszłościowym. A teraz troszeczkę jeszcze mimo wszystko posymulujemy do przodu, chociaż boję się trochę przez to zaplanowanie, spotkanie dotyczące mojej formy. Boję się i czuję, że musimy podjąć jakieś ruchy bardzo szybko, że trzeba wykonać tutaj jakieś ruchy. 4 wiadomości aż. O Europejskim Pucharze Narodów, o ofercie wypożyczenia Bauera. Dobrze, tego zawodnika akurat chcieliśmy wypożyczyć, więc możemy go wypożyczyć na przykład na rok.
Mamy także opcję transferową Tobiasa Fuchsa za 1,5 miliona za do tej krajowi, ja go mogę sprzedać. Więc zaproponujmy nową kwotę i niech to będzie 1,5 miliona i maluteńki procent od sprzedaży, ale zawsze procent od sprzedaży, który może być dla nas jakimś wzmocnieniem. Oni chcą dać nam sam 1 450 000, więc dajmy sam 1 500 000 i mamy dzięki temu dogadany ten transfer w trybie przyspieszonym. Angel Aguirre zwrócił uwagę San Pauli, że chcieliby tego zawodnika wykupić. Uczciwa oferta powinna wynosić co najmniej 4,5 miliona. Dlatego no nawet na poczet po prostu samych negocjacji. Niech będzie, weźmy w nich udział. Ale nie mówię, że sprzedam tego Angela Aguirre, że kupię kogoś na jego miejsce, czegoś takiego nie powiedziałem. Czy pojawił się ktoś nowy, jeżeli chodzi o raporty scoutów, na pozycje, które nas interesują? Tutaj mamy wśród pomocników kilku zawodników, aczkolwiek ich klauzule odstępnego zdradzają, że to już nie jest ten poziom, który nas jarał jeszcze tak mocno i żywo jakiś czas temu. W sprawie lewoskrzydłowych nadal Hannes Wolf, o którym dowiemy się czegoś więcej za 17 dni dopiero, rozbudza naszą wyobraźnię. Natomiast tutaj no Roberto Firmino to też ciekawa opcja, ale chyba nie na tyle ciekawa, żeby spędzał nam sen z powiek. Widzowie, znacie moje propozycje, wiecie też to, co mamy na stole, widzicie naszą sytuację i widzicie ten pasek, który tam zapiernicza w lewym górnym rogu jak pogrzany. Ta czerwona strzałka, a raczej ten czerwony wykrzyknik, który jest dokładnie tu, jest niebezpieczny. Mam nadzieję, że uda się wam zaproponować w sekcji komentarzy jakieś rozwiązanie tej niebezpiecznej sytuacji.